Niestety, mimo licznych apeli oraz kampanii informacyjnych, przy wiatach śmietnikowych wciąż można zobaczyć takie oto obrazki. Tapczany, lodówki, resztki mebli, a nawet gruz. To tylko niektóre przykłady odpadów wielkogabarytowych pozostawianych przez mieszkańców. Jest to niedozwolone, bowiem wpływa nie tylko na estetykę, komfort innych mieszkańców, ale także bezpieczeństwo. Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe można oddawać bez dodatkowych opłat w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na ten temat rozmawialiśmy już w lutym. Warto jednak ponowić apel o zachowanie porządku. Przypominamy najważniejsze fragmenty tamtej rozmowy, które cały czas są jak najbardziej aktualne. Wszelkiego rodzaju odpady wielkogabarytowe, które nie zmieszczą się do pojemnika, bądź których nie można wyrzucać do pojemników, można bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który się znajduje na ulicy Wiejskiej 23, czyli trzeba wjechać na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Tam pracownicy bezpłatnie te odpady odbierają po wydaniu karty i sprawdzeniu, czy uiszczamy opłatę za odpady. Trzeba oczywiście wziąć ze sobą jakiś dowód wpłaty. W ten sam sposób możemy postąpić także ze zużytym sprzętem elektrycznym, elektronicznym, bateriami czy odpadami zielonymi. PSZOK mamy czynny od poniedziałku do soboty. Godziny otwarcia to jest od poniedziałku do piątku, od 8 do 14, z tym, że w środę nawet do 16 są te odpady przyjmowane, a w sobotę od 10 do 13. Odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy odbywa się dwa razy w roku. Pierwszy z nich miał miejsce w maju, kolejny zostanie przeprowadzony w dniach 12 i 13 października. To jednak nie oznacza, że odpady można pozostawiać w taki sposób i w takich miejscach, jak widzimy to na zdjęciach. Tym bardziej, że w konsekwencji szkodzimy sami sobie. Gmina musi wydatkować pieniądze z budżetu na usunięcie tych odpadów, jeżeli one znajdują się na naszym terenie, lub wzywać zarządców wspólnot lub indywidualnych mieszkańców do uprzątnięcia tego terenu. I tutaj mieszkańcy i tak za te odpady będą musieli zapłacić, tylko nie od razu, ale albo po wezwaniu zarządcy, albo po wezwaniu ich indywidualnie do uprzątnięcia tego. Więcej informacji, m.in. na temat wywozu odpadów wielkogabarytowych, można znaleźć pod adresem widocznym na ekranie.